Siema, witam was w nietypowym odcinku Czaponii. Kupiliśmy 400 lampek LED, mamy do tego jeszcze opony z kolcami, które założymy na Skyline'a R34. Jesteśmy właśnie w drodze do Zakopanego, gdzie wieczorem pojedziemy w góry i postaramy się coś polatać bokiem oświetlonym Skyline'em. Dodatkowo, na samym końcu, zostańcie z nami, postaramy się podsumować cały sezon, powiedzieć wam o tym, co wyszło i o planach na kolejny. Patrzcie tu, chodźcie za mną widzowie. Właśnie złapaliśmy kapcia w naszym niejapońskim samochodzie BMW, jakie to F31. No i czekamy na górala. Eksplodujące baterie. Tak, jedna w dupę. Kapcioszek. Bida z nędzą. Lepiej nie filmować, bo tu się okazuje, że tu opon w ogóle nie ma. Jak opon nie ma? Jedziemy na łysą, na łysych oponach. Jest siłka? O kurwa. Zaznaczmy się, jakbyś przypadkiem przeoczył tego. A to wszystko przez jedną śrubkę. Sytuacja i przez ciebie. Tak. Że Mateusz rzeczywiście nieuważnie najechał na wkręta po drodze, bo uważał, że mamy za dużo czasu, więc wiem, za dużo powietrza w oponie. Jedzie sobie we wkręta i no niestety góral musi najpierw naprawić Mateuszowi oponę, bo nic byśmy nie nagrali bez tego, a zaraz będziemy nakładać kolce. Operator kosiarki. Ej góral, a nie złamiesz dyfuzora? Przecież on to robił 15 razy już. Dlatego są teraz gumy. Bez gum to już było ciężko. Latałeś już górami na kolcach? Ale latałem. Skaję? Nie, tak. Dobra, ty chodź, idziemy, weźmiemy te lampki. Góral akurat założył ostatnie koło, ostatnią oponę na felgę. No i co, będziemy mieli już wszystkie opony gotowe. Zakładamy je zaraz na skalę. My bierzemy lampki. Wyciągamy je z bagaja i za chwilę będziemy na auto oklejać tutaj elegancko. Niestety w warunkach polowych, bo nie mamy garażu, ale i tak jest nieźle. Cztery pakiety elegancko lampek. To 100 na każdy. Baterii kupiliśmy tyle, żeby przypadkiem na pewno nie brakło. Nie starczyło. Dobra, i taśma jeszcze. I klikaj. Gdzie to się klika? W Japońcach takich nie ma. Tak to wygląda. Zobaczymy, czy nam starczy w ogóle, żeby okryć całego. Niby jest 100 na jednym. No mamy łącznie 400 w takim razie. O, w ogóle tutaj są założone akurat. Spara, są różne tryby. Nie, to będzie to z tego. Ale to jest multitasking! Dawajcie update, bo jesteśmy na trzecim prawie już. Lampek mamy mało. No, jednak się okazało mało. Mało. Mamy problemy techniczne, bo nie wiemy, czy taśma wytrzyma. Wiecie, no. Taki przejazd po Zakopanym sobie wytrzyma, ale jak pojedziemy w góry, gdzie on będzie latał bokiem i ten śnieg cały będzie tam napierał na to, to nie wiem, czy wytrzyma. Ale i tak myślę, że jak podjedziemy na Krupówy, to zrobi to robotę. Chłopie, a ty nie miałeś przypadkiem drugiego? Nie, mój komplet leży tam. Nie. Biały komplet nam teraz psuje trochę. No chodź sam zobaczyć. Ale się świeci. Ale burdel. Weź to z wizytka. Większego szumu na Krupówkach nie można było zrobić. Po co się tu pakowaliście? Jechaliśmy tylko na chwilę na Krupówki, żeby zrobić wielki rozpierdziel. Jak pod tym filmem będzie 50 tysięcy łapek w górę, to następnym razem oklejmy Skaja plus lawetę. Ale
pogaszone. Udało nam się zrobić takie reaction video na kropówkach. Ludzie byli naprawdę w szoku, jak widzieli naszego Skyline'a. Teraz idziemy coś zjeść, no bo trochę nasz głód dopada. A cóż, potem widzimy się już na górskich zakrętach. Pakujesz to do Skya? Pakuję to do Skya. I pizzy już mamy, niestety dwie nam spalili, więc musieliśmy czekać podwójny czas, ale podwójnych pizz nam nie dali. Jednak nie wpakujemy do bagaja, trzymamy to na kolana. Dawaj pizzochy. Aż na właśnie. Dobra, gotowe, zamykaj. 2 hours later. Jedziemy na górskie drogi w okolicach Zakopanego. Zobaczymy, mamy nadzieję, że tam będzie chociaż trochę śniegu na drogach. No i może coś polatamy. Dzień dobry, witam, jak jest? Zapraszam. Jak ja mam się tam sobie zmieścić? No nie ma opcji, kurwa. Przesunę się troszki. Open door! Dobry dzień! Dobra, lecimy. Na lampkach. Góral nie umie jeździć bokiem, ale przynajmniej auto się świeci. Teraz spotkaliśmy Maxa. Zaraz, czy ty masz jako pierwszy samochód Suprę? Co? To jest Supra, ale w kombi. Pop the hood, man! Pop the hood! Ale cieplutko w łapki aż. Do tego się nada tylko. Sytuacja jest taka. Myliśmy na integracji z AGH Racing. Nie? Skroluję Instagrama, patrzę. Wojtek rzucił, że jedziecie do Zakopca i takie, ty kurna, jedziemy, my w okolicy, nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, wbijamy. Brakuje nam, brakuje nam samochodów, żeby było więcej na filmie. Brakuje. No nie słychać. Tu zoom jakieś. To jest spoko. Ale to tyle. Ja poszukam BMW-arzy. Bo ich zgubiliśmy. Coś tam polataliśmy. No a jutro ogramy Skya i pokażemy go od takiej bardziej normalnej strony, jak wygląda, z czego się składa. No i Góral po Góralku będzie opowiadał, co tam powpakowywał i czemu tak brzydko. Na 2 metry! Z telemarkiem! Pięknie! Gdzie się przenosimy? No, idziemy do Heroesa. Idziemy do Heroesa grać w Górale.
Teraz, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy na samym początku odcinka, podsumujemy sobie cały obecny sezon oraz przedstawimy plany na kolejny. Ja wprost pod wielkiej krokwi chciałbym się przenieść z Wami do ciepłego studia. Wojtku, Wojtku, jak mnie słyszysz, mi powiedz. Chyba Wojtek jest na łączach. Halo, halo, Wojtek. Słyszę Cię bardzo dobrze i wyraźnie. Zapraszamy do ciepłego studia. No chyba nie bardzo. A co, zimno Ci? Jak widać, odpal tego pieca. Rzecz w tym, Wojtku, że my już tutaj jesteśmy, więc zasiadamy do stołu i przechodzimy do podsumowania. Dobra, teraz witamy Was już ze studia, gdzie tak jak wspomniałem wcześniej, przejdziemy do podsumowania. Tutaj jest na szczęście cieplej niż pod tą skocznią, gdzie było minus 10. Jest z nami Piotrek od Subaru. Na pewno pamiętacie odcinek, w którym odpadło Piotrkowi koło. Piotrek, też wspominasz? Bywa. Wiedziałem, że jest prawdziwy. Ale co, rozkręcił się? No wypad całkowicie, nie? Jest też z nami Wojtek i Mateusz z odcinku z Zetkami. Chłopaków częściej widzieliście na odcinkach, bo pojawiali się niejednokrotnie. Mateusz, który jest naszym operatorem wozu z kamerą. I Wojtek, który przyjeżdża Zetką i robi szum wszędzie tam, gdzie go potrzebujemy. Żeby robić tu. Robić najlepiej. Uzbierało się już Was prawie 4000 osób subskrybujących. To jest naprawdę dużo. Nie spodziewaliśmy się, że w niecały rok, bo kanał w zasadzie od lutego pierwszy odcinek, gdzie zapowiedź wrzuciliśmy. Nasze odcinki były oglądane przez łącznie taką ilość godzin, że jakby to wszystko sumować, to wyszedłby nam cały rok. Także to jest niezwykle budujące. Dziękujemy za wszystkie lajki oraz komentarze, które dodajecie pod naszymi filmami. Jest to niezwykle motywujące do dalszej pracy. Mimo tego, że subskrybuje aż 4000 osób, to wciąż statystyka pokazuje, że jest ponad 80% osób, które tej subskrypcji nie zostawiły. Więc jeżeli Ci to nie szkodzi, a oglądasz czasem nasze filmiki, kliknij ten przycisk, to naprawdę dodaje nam jakby dalszej energii do pracy i pokazuje, że ktoś chce te nasze filmy oglądać. Od razu możemy wspomnieć, że w przyszłym roku planujemy utrzymać naszą serię rozmowy z właścicielami pojazdów, które widzicie u nas na kanale. Dodatkowo planujemy kontynuować serię z vlogami. Mimo iż było mało ich w tym roku, to w przyszłym, mam nadzieję, że pojawi się trochę więcej. Pojedziemy na pewno do Rzeszowa, do Katowic, do Warszawy, do Łodzi, no i jeszcze Gdańska. Do Gdańska. Przy Gdańsku, jak już jesteśmy, od razu możemy dopowiedzieć, byliśmy w tym roku u Kuby, gdzie widzieliście film Za Tsunami, który zbierał 120 tysięcy wyświetleń. To jest połowa ze wszystkich wyświetleń na naszym kanale. Zrobiło to na nas niemałe wrażenie, więc na pewno chcielibyśmy wrócić do Kuby. Pokazalibyśmy Wam więcej tych samochodów w jeździe. Kuba jest mega ciekawą osobą, która mega dobrze opowiada o tych samochodach. Więc tak, na pewno wrócimy do Gdańska i przegadamy ten temat jeszcze. Piotrek, wspomniałeś o Kielcach. Jak się udało zbierać z 50-60 samochodów, to zrobimy sobie tam fajną pojazdówkę. Mam nadzieję, że to się nam uda uzbierać, bo wiesz, no, znaleźć 50-60 aut. Dzianka daleko nie jest, to myślę, że nie jest, ale wiesz, 60 aut. Tylko japońskich, które dodatkowo pojeżdżą po torze, no to jest, wiesz, wyzwanie jakieś. Wiecie, w jakich miastach będziemy. Więc jeżeli masz ciekawą furkę, znasz kogoś z ciekawą furką, daj nam znać, chętnie podjedziemy, chętnie przedstawimy ten samochód szerokiemu gronu na YouTubie. Porozmawiamy o bolączkach jego samochodu, o bolączkach danego modelu, które będziemy przedstawiać. Na samym końcu chcieliśmy podziękować wszystkim osobom, które biorą udział w tych produkcjach, których na co dzień nie widzicie przed kamerą. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować Przemkowi, który jest odpowiedzialny za cinematiki, które często widzicie na odcinkach. Chcieliśmy podziękować Tomkowi, który jest jednym z kamerzystów. Chcieliśmy podziękować Szymonowi, który jest również jednym z kamerzystów i montażystów. No i Konrad, który teraz w tym momencie stoi za kamerą, który montuje praktycznie wszystkie odcinki i również chodzi ze mną i nagrywa wszędzie te vlogowe i mniej vlogowe materiały. Na drugim miejscu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przykładają się od strony technicznej, czyli na przykład Mateusz, który jeździ z nami bardzo często i wozi nas jako wóz operacyjny, Jasiek, który pojawia się często na odcinkach i mnóstwo naprawdę osób, które biorą w tym wszystkim udział, których nie zdążyłbym, myślę, tutaj wymienić w te kilka minut. Dodatkowo chcemy podziękować Wam, przede wszystkim widzom, bo bez Was by tego nie było. Tak, nie dość, że my mamy z tego radość, zajawkę i możemy Wam przedstawiać tą motoryzację od nieco takiej naszej śmiesznej własnej strony, to mamy nadzieję, że będzie Was ciągle przybywać, bo to jest niezwykle budulcowe. Korzystając z okazji, że udało nam się stworzyć tutaj taką świąteczną atmosferę, chcieliśmy Wam wszystkim życzyć wesołych świąt spędzonych w rodzinnym gronie. Przede wszystkim bezpiecznych. Każdy z nas będzie jeździł do rodziny, bliższej, dalszej. Warunki na drodze są jakie są, może będą gorsze. Pamiętajcie, jeździmy z głową, nie jeździmy po alkoholu. I przede wszystkim jak najmniej usterek, urwanych stworzni, porysowanych dokładek. Najważniejsze to, żeby w przyszłym roku paliwko było jak najtańsze. Szczęśliwego nowego roku! Siema! Szczęśliwego nowego roku! Siema! Siema.
Ty.